Zapraszam na prezentację dekady rezystorowej ZX21. Dekada rezystorowa jest to taki przyrząd, urządzenie, którym możemy zaprogramować określoną rezystancję. Tutaj mamy połączone w szereg różne rezystory i odpowiednimi przełącznikami możemy ustawiać zadaną wartość. Słowo dekada najczęściej odnosi się do czasu i określa, że mówimy, że jedna dekada, czyli chodzi nam o 10 lat. Tutaj w odniesieniu do nazwy dekada rezystorowa oznacza to, że możemy zmieniać 10 różnych wartości. I tutaj mamy 6 pokręteł. I tutaj możemy skokowo zmieniać, to są 10-pozycyjne pokrętła od 0 do 9, czyli 10 różnych wartości i możemy zadawać określoną wartość rezystancji, czyli oporu elektrycznego. Tutaj mamy 6 tych pokręteł i tutaj tym pokrętłem oznaczonym X0,1 Ohma możemy zadawać wartość rezystancji ze skokiem 0,1 Ohma. W tej chwili tutaj jest taka strzałeczka nadrukowana. Mam zadaną wartość 0,9 Ohma. 9 razy 0,1. Jeżeli chciałbym, żeby było 0 ohmów albo na przykład 0,2, ustawiam 0,2. Tutaj, żebym miał ustawione 0,9 Ohma, wszystkie inne pokrętła muszą być na pozycji 0. I teraz mam 0,9 Ohma. Jeżeli chciałbym ustawić wartość 2 ohmów, tutaj mamy zakres 0,1 Ohma, to wiadomo, że już nie mogę 2 ohmów zadać, czyli tutaj wracam na pozycję 0 i ustawiam tutaj 2 razy 1 Ohm. Tutaj mamy sekcję 0,1 Ohma, tutaj razy 1 Ohm, tutaj razy 10 ohmów, razy 100 ohmów, razy 1000 ohmów, razy 10 000 ohmów. Prezentowana dekada ma możliwość ustawienia maksymalnej wartości. Tutaj mamy 9 razy 10 tysięcy, czyli 99,9 kilo ohma. Tutaj mamy 4 różne zaciski wyjściowe. Tu jest przycisk COM, czyli tutaj podłączamy jeden przewód wejściowy, na przykład czarny. Ustalmy to, że to w cudzysłowie jest przewód ujemny minus masa. I tutaj są kolejne 3 zaciski. Tutaj mamy zacisk opisany jako max. I tutaj jeżeli podłączymy ten, załóżmy ohmomierz, między ten zacisk, oba skrajne zaciski, mamy do dyspozycji pełne spektrum rezystancji, czyli od 0 do 99,99 kilo ohma. Po co są te zaciski? Jak wiadomo, jeżeli przez rezystor przepływa prąd, wydziela się pewna moc. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Polecam naukę języka chińskiego, ponieważ posługuję nim się większa część naszego globu, ale koniec żartów. Tutaj mamy tabliczkę znamionową i tutaj widać, że mamy dekadę o symbolu ZX21. Tutaj mamy oznaczenia, jakie mamy do dyspozycji sekcje rezystancji, czyli tak jak wcześniej mówiłem, 0,1 Ohma, 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy. A w trzeciej linii mamy dopuszczalną moc, jaka może zostać wydzielona na rezystorze. Czyli tutaj mamy, że przy sekcji 0,1 mamy zastosowane rezystory 5-watowe. Przy sekcji 1 Ohm 2-watowe rezystory. Przy sekcji 10 0,2 Ohma. Przy kolejnych sekcjach jest to 0,1 Wata i tutaj dla pozostałych to jest 0,1 Wata. Czyli na tych najmniejszych oporach mamy do dyspozycji 5 watów, 2 waty, 0,5 wata i 0,2, a tutaj 0,1
Ohma. Podłączę teraz do dekady rezystorowej ohmomierz. To będzie multimetr uniwersalny UT61E. Tutaj dekada posiada złącza do przykręcenia przewodów lub przykręcenia tak zwanych widełek. A więc podłączam zacisk COM do multimetru. Tu mam podłączone to. I następnie kolejny zacisk. Wybierzmy, tu jest błędnie troszeczkę nie znak, nie w tą stronę. Tutaj jest zacisk do poniżej 1 ohma, poniżej 10 ohmów i tutaj maksymalny zakres rezystancji. Podłączmy się najpierw. Na zacisk poniżej 1 ohma. I w tej chwili widać na ohmomierzu, że tutaj mamy wybrane, wszędzie są zera, a już jest wskazywana jakaś rezystancja. Każda dekada rezystorowa ma taki parametr R0, czyli zerowa rezystancja. I tutaj dodatkowo dochodzą jeszcze rezystancja przewodów. Ja mam miernik, w którym mogę wyzerować tą zerową rezystancję. Mam już teraz podłączony miernik z dekadą rezystorową i odcięłem tą zerową rezystancję. Mam 0 ohmów i będę ustawiał, że tak powiem, w tej chwili mam wybraną 1/10 ohma. 0,2 ohma. 0,3. 0,4 ohma. 0,5. 7 i 0,9. Tutaj załączenie tej sekcji razy 1 ohm, jak widać, nie skutkuje to zmianą rezystancji, ponieważ jesteśmy podczepieni pod zaczep poniżej 1 ohma. To, co przed chwilką wyjaśniałem, to jest zabezpieczenie, żebyśmy zbyt dużej mocy nie wydzieliła się na rezystorach. A więc odkręcam się od poniżej 1 ohma i będę działał w zakresie poniżej 10 ohmów i jak widać mam tutaj ustawione 0,9 ohma i tutaj też to działa. Teraz dołożę jeszcze 1 ohm, mam 1,9 ohma, dołóżmy 5 ohmów, dołożyłem, czyli mam 5,9, ustawmy na przykład wartość 5,5 ohma, mam 5 ohmów całych i 5 połówek, 5,5 ohma. Przełączę się teraz na maksymalny zakres. Mam 5,5 ohma ustawione. Jeszcze raz ustawmy 0. Tutaj skasujmy się. Skasowane mam wyzerowane rezystancję zerową i przewodów tutaj, ponieważ może zbyt słabo jestem dokręcony. I tutaj możemy z powrotem działać 1/10 ohma, 0,2, tutaj po 1 ohmie możemy dokładać, mam 2 ohmy, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ohmów, teraz dokładam po 10 ohmów, czyli będę miał 19, 99 ohmów mam. Teraz dołóżmy jeszcze kolejne 900. Poczekajmy chwilkę na miernik. Aha, bo jestem na... na manualnym zakresie. Mam do 900 dołożone. Jestem poza zakresem. Przełączyłem się na auto. I ustawmy maksymalną wartość rezystancji.
Tu mam 99,97 kg. Zjedźmy teraz z powrotem na dół z rezystancją. Ustawmy na przykład 50 kilo ohmów. W tym celu wszystkie mam na 0 i mam ustawioną wartość 50 kilo ohmów. Ustawmy 10 kilo, mam 10 kilo. Tutaj mam tą zerową rezystancję. Wyzerowałem ją. Dziesięć kilo ohmów, 20, 30 i 40.